W dniu dzisiejszym dane mi jest przebywać w Skoczowie, na ziemi śląskiej, na terenie nowej diecezji bielsko-żywieckiej. Tu właśnie w Skoczowie przyszedł na świat Jan Sarkander, kapłan i męczennik, którego życie związało się zarówno ze Śląskiem Cieszyńskim, jak też i z sąsiednim Olomuńcem na Morawach. Dlatego czcimy go jako patrona Śląska i Mora. Poniósł śmierć męczeńską jako proboszcz w Choleszowie. Żył w trudnym okresie poreformacyjnym, kiedy społeczeństwa Europy rządziły się nieludzką zasadą cuius regio, eius religio, w imię której to zasady panujący, gwałcąc podstawowe prawa sumienia, narzucali przemocą własne przekonania religijne swoim poddanym. Jan Sarkander doświadczył działania tej zasady od najwcześniejszych lat swego życia. Doświadczył jej przede wszystkim w dniu, kiedy przyszło mu oddać życie za Chrystusa. Jest on szczególnym świadkiem tej tak bardzo trudnej dla Kościoła i świata epoki. I oto dzisiaj Jan Sarkander staje przed nami jako nowy święty męczennik, którego Kościół wpisuje do swego martyrologium. Wpisuje go w sposób szczególny Kościół w Czechach i na Morawach oraz Kościół w Polsce. Bracia i siostry, świadectwo męczenników jest dla nas zawsze jakimś wyzwaniem. Ono prowokuje, zmusza do zastanowienia. Ktoś, kto woli raczej oddać życie, niż sprzeniewierzyć się głosowi własnego sumienia, może budzić podziw albo nienawiść. Ale z pewnością nie można wobec takiego człowieka przejść obojętnie. Męczennicy mają nam więc wiele do powiedzenia. Jednak przede wszystkim oni pytają nas o stan naszych sumień. Pytają o naszą wierność własnemu sumieniu. Sumienie. Sobór Watykański II nazywa sumienie najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka. I wyjaśnię. W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do milowania i czynienia dobra, a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem czyń to, a tamtego unikaj. Słowa Gaudium et Spes. Jak widać z powyższego tekstu, sumienie jest dla każdego człowieka sprawą o zasadniczym znaczeniu. Jest ono naszym wewnętrznym przewodnikiem. Jest także sędzią naszych czynów. Jakże ważne jest więc,
ażeby nasze sumienie było prawe, aby Jego sądy oparte były na prawdzie, aby dobro nazywały dobrem, a zło złem. Aby wedle słów apostoła umiało rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne, co doskonałe. Nasza ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia. Być człowiekiem sumienia to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający. To znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło. Myśl słów świętego Pawła: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia to znaczy angażować się w budowanie Królestwa Bożego, Królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy i w całej ojczyźnie. To znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne, troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich w duchu ewangelicznej solidarności. Jeden drugiego brzemiona nosić. Nasz wiek XX był okresem szczególnych gwałtów zadawanych ludzkim sumieniom. W imię totalitarnych ideologii miliony ludzi zmuszano do działań niezgodnych z ich najgłębszymi przekonaniami. Wyjątkowo bolesne doświadczenia ma pod tym względem cała
Europa Środkowo-Wschodnia. Pamiętamy ten okres zniewalania sumień, okres pogardy dla godności człowieka, cierpień tylu niewinnych ludzi, którzy własnym przekonaniom postanowili być wierni. Pamiętamy, jak doniosłą rolę odegrał w tamtych trudnych czasach Kościół jako obrońca praw sumienia i to nie tylko ludzi wierzących. Zadawaliśmy sobie w tamtych latach pytanie, czy może historia płynąć przeciw prądowi sumień? Za jaką cenę może? Właśnie za jaką cenę? Tą ceną są niestety głębokie rany w tkance moralnej narodu, a przede wszystkim w duszach Polaków, które jeszcze się nie zabliźniły, które jeszcze długo trzeba będzie leczyć. O tamtych czasach, czasach wielkiej próby sumień, trzeba pamiętać, gdyż są one dla nas stale aktualną przestrogą i wezwaniem do czujności, aby sumienia Polaków nie ulegały demoralizacji, aby nie poddawały się prądom moralnego permisywizmu, aby umiały odkryć wyzwalający charakter wskazań Ewangelii i Bożych przekazań, aby umiały wybierać, pamiętając o Chrystusowej przestrodze, cóż za korzyść stanowi dla człowieka zyskać cały świat, a swoją duszę stracić. Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Wbrew pozorom, praw sumienia trzeba bronić także dzisiaj. Pod hasłami tolerancji w życiu publicznym, w środkach masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, może coraz większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie ludzie wierzący. Zauważa się tendencję do spychania ich na margines życia społecznego. Ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich stanowi nieraz największą świętość. Te formy powracającej dyskryminacji budzą niepokój i muszą dawać wiele do myślenia. Bracia i siostry, czas próby polskich sumień trwa. Musicie być mocni w wierze. Dzisiaj, kiedy zmagacie się o przyszły kształt życia społecznego i państwowego, pamiętajcie, iż zależy on przede wszystkim od tego, jaki będzie człowiek, jakie będzie jego sumienie. Dlatego wołamy: przybądź Duchu Święty, przyjdź światłości sumień, obmyj co nieświęte, oschłym wlej zachętę, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Przyjdź światłości sumień.
Drodzy bracia i siostry, na naszej polskiej ziemi krzyż ma długą, już ponad tysiącletnią historię. Jest to historia zbawienia, która wpisuje się w historię tej wielkiej wspólnoty ludzkiej, jaką jest naród. W okresach najcięższych dziejowych prób naród szukał i znajdował siłę do przetrwania i do powstania z dziejowych klęsk właśnie w Nim, w Chrystusowym krzyżu. I nigdy się nie zawiódł. Był mocny mocą i mądrością krzyża. Czy można o tym nie pamiętać? Przychodzą mi w tym momencie na pamięć słowa, które wypowiedziałem na Błoniach Krakowskich w czasie pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w roku 1979. Płynęło od tego momentu 16 lat, a aktualność tamtych słów ciągle rośnie. Mówiłem wtedy, czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka, On. Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu nie. Może powiedzieć Chrystusowi nie. Ale pytanie zasadnicze, czy wolno? I w imię czego wolno? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć nie temu, czym wszyscy żyliśmy przez 1000 lat. Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło. Dzisiaj, kiedy Polska kładzie podwaliny pod swój wolny i suwerenny byt, po tylu latach doświadczeń totalitaryzmu, trzeba te słowa przypomnieć. Trzeba po 16 latach zrobić w ich świetle dogłębny rachunek sumienia. Dokąd idziemy? W którą stronę podążają sumienia? Drodzy bracia i siostry, drodzy rodacy, na tym wielkim wirażu ojczystej historii, kiedy decyduje się przyszły kształt Rzeczypospolitej, papież wasz rodak nie przestaje was prosić, abyście to dziedzictwo Chrystusowego krzyża na nowo z wiarą i miłością przyjęli. Abyście krzyż Chrystusa na nowo, w sposób wolny i dojrzały wybrali. Tak jak wybrał kiedyś święty Jan Sarkander i tylu innych świętych i męczenników. Abyście podjęli odpowiedzialność za obecność krzyża w życiu każdego i każdej z was, w życiu waszych rodzin, w życiu tej wielkiej wspólnoty, jaką jest Polska. Brońcie go. Oto słowa pieśni wielkopostnej. Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam. Panie, Ty widzisz, krzyża się nie wstydzę. Krzyż Twój caluję, pod krzyżem uklękam, bo na tym krzyżu Boga mego widzę.
Drodzy bracia i siostry, papież za kilka godzin opuści Polskę albo wrócić do Rzymu. Chciałbym jednak, abyście pamiętali, że myślą i sercem jestem przy was i sprawy mojej ojczyzny niezmiennie traktuję jako swoje własne. Wasze radości są mymi radościami. Wasze niepokoje mymi niepokojami. W momencie pożegnania pragnę was prosić, abyście nadal wspierali mnie waszymi modlitwami, abym Chrystusowi i Jego Kościołowi mógł służyć na miarę czasów, w jakich przyszło nam żyć. Praw, aby Polska cała